Serdecznie chciałem Państwa przywitać. Nazywam się Jan Myrcik i jestem twórcą i właścicielem tego Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej. Przez edukację regionalną rozumiemy naturalnie edukację o Śląsku, śląską, piękną historię. W tej sali zgromadziliśmy manekiny, a na tych manekinach, bo to jest ważne, są stroje ludowe regionu śląskiego. Jest rozbarski strój, cieszyński strój, pszczyński strój, ale już też trochę dalej na południe, beskidzki i góralski. Jest tutaj także taka cała plejada pięknych obrazów, które kiedyś były w Muzeum Śląskim i zostały mi podarowane. Są tutaj obrazy pokazujące Koszęcinian i jest część, może około 25-30 moich publikacji, które może Państwo też zobaczą za chwilę. Ważne są te stroje na manekinach i patrząc tutaj z tyłu za mną mamy góralski strój, dalej beskidzki, krakowski strój, pszczyński strój, górnika w galowym stroju przedstawiającym frak, a więc bardzo uroczysty, bo był to człowiek, który nosił sztandar, i jest tam w chłopskim stroju taka pani, to jest od mojej teściowej, z taką torebką, w której nosiła książeczkę do nabożeństwa. Po prawej stronie widzimy trojaka, czyli piękny rozbarski strój, żeński i męski, oraz pszczyński strój. I tutaj jest nie strój, tylko mundur powstańca śląskiego, mojego teścia, który został mi to, tak by to można powiedzieć, w spadku wraz z tymi odznaczeniami dotyczącymi powstań śląskich i tego życia między 19 a 21 roku. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim w Baonie Lublinieckim. Za mną natomiast, krok zrobię tak w lewo, za mną natomiast jest przedstawiona sztuka profesjonalna pani Mirosławy Wirtek, zaprzyjaźnionej z moim domu przez dziesiątki lat, która odeszła. Trudno się dowiedzieć, bo wszędzie obliguje ta ochrona danych osobowych, czy umarła, czy żyje w jakimś innym bycie, nie wiemy, ale piękne prace dwóch Ślązaczek zostawiła i taką rzeźbę Madonny, no i kilka autoportretów, które robiła tak na poczekaniu mojej skromnej osobie i mojej wnuczce Paulinie, która już dzisiaj wyrosła na dużą pannę, tak bym powiedział. To było robione, jak miała może 10 lat. Jest tutaj też fotel, który ma ponad 200 lat. Był wypożyczany zawsze, jak biskup przyjeżdżał, ale teraz parafia dorobiła się już takiego fotelu i już stoi na swoim miejscu, zawsze tak, jak go kiedyś ustawiłem. To tak króciuteńko. Na ścianach natomiast wiszą obrazy. Mam wielki szacunek i wielkie krytyczne spojrzenie na wojowanie i na powstawanie też, ale myślę o powstaniach. I tam są ci ludzie, którzy oddali życie. Tam jest trzy takie portrety są marynarza Antoniego, Franciszka Słodczyka, Antoni Nanska i Józefa Ulfika pod Verdun. Tam to zdjęcie przedstawia go z chwilą, kiedy został po raz pierwszy na świecie użyty gaz do niszczenia istnień ludzkich. Są też przy samym wejściu w tej gablocie przedstawione osoby, czyli ludzie minionych czasów. No a na moich książkach, które tam są, są dzieje
pięknych obiektów, pięknych instytucji. Ostatnia taka książka w środeczku jest kronika parafialna. Jest to fragment tej kroniki, którą żeśmy przygotowali i podarowałem ją mojemu przyjacielowi, księdzu prawatowi Tadeuszowi Frycowi na 65-lecie jego kapłaństwa. Tak. To też jest taka cząstka historii i po lewej mojej stronie są dwie postacie dzieci, tak jak dzieci wyglądały, bo ja do tych dzieci się też zaliczałem, tak by można powiedzieć, ale to jest jeszcze może trochę wcześniej. Jest dziewczynka ubrana tak jak dziołchy chodziły tu i jest chłopczyk przedstawiający już taką arystokrację urzędniczą, którzy już do szkół, no i mają takie książki historyczne przed sobą, a za nimi jest na tabliczce, do której albo którą nosiłem do szkoły podstawowej, jak chodziłem, na tej tabliczce jest taka zachęta do edukacji regionalnej, a po niemiecku nazywa się to piękny rzeczownik złożony Heimatkunde. Mówię po niemiecku dlatego, że bardzo dużo niemieckojęzycznych wycieczek do Koszęcina także przyjeżdża i do moich kronik wpisują się, mam już 4 takie księgi zapisane, dużo pochlebstw. Nie chodzi o to, że Mircika chwalą, ale chodzi o to, że zainteresowali się na nowo historią lokalną, bo ona jest najpewniejsza. Ją jest trudno zmienić i myślę, że nikt nie będzie po prostu w tą historię lokalną ingerował, tak jak się ingeruje gdzieś na troszkę wyższych stopniach władzy, tak bym powiedział. W drugiej sali Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej prezentujemy starą śląską, tak to określiłem, książkę, naturalnie nie śląską, po śląsku pisana, ale łacińska książka, niemiecka książka i polska książka. Najbliżej mnie tutaj po prawej stronie są moje osobiste lektury szkolne, książki do nauki, elementarz polski z 1938 roku, później chodziłem 6,5 roku do niemieckiej szkoły i są tam niemieckie książki. Wielerne Deutsch, Der Weg zum Lesebuch, Erdkunde und die Singfühle Heimat. Później są książki różnego rodzaju traktujące o religijności ludzi, bo te książki były najbardziej powszechne, nie tylko na Śląsku, ale wszędzie, gdzieś w połowie XIX wieku i z początkiem XX wieku. I tutaj jest wiele tych książek prezentowanych i reprezentowanych. Są w gablotach, na półkach stoją. Każdej książce można by poświęcić jakiś półgodzinny komentarz, bo są tak ciekawie zbudowane i ciekawie opracowane. Są tutaj w innych gablotach, taka jest już teraz stała, a miała być tylko krótkotrwała wystawa Sztuka Afryki. Inaczej można by powiedzieć kraje misyjne, bo głównie traktują o religijności tego ludu i są podarowane przez księdza Krausa, który był w Madagaskarze, w Kamerunie, siostry śląskie, które są też jeszcze na misjach w tych krajach i w postaci książek, w postaci rzeźb, nie tylko w metalu, w drzewie, ale są i takie, które dzisiaj już są zabronione. Myślę o kości słoniowej, ale jak ja zakładałem ten ośrodek, to jeszcze było wolno po prostu tym towarem handlować i kupowałem to także wiele z tych rzeczy na giełdach. Giełda w Częstochowie, giełda w Bielsku, giełda śląska w Bytomiu są mi znane i mnie tam ci wszyscy kramarze doskonale znają, bo byłem ekspertem od niemieckich literatury. Chodzili się pytać, czy to warto kupić, albo jaką wartość ta książka przedstawia. Jest tutaj dział, w którym są płyty na razie pokazane, myślę o płytach do grania, do odtwarzania, ale tam chcę poświęcić koszyncińskiej rodzinie Hohenlohe Ingenfingen nie monografię, którą piszę, ale taką sagę rodu Hohenlohe Ingenfingen, panów na Koszęcinie. Robię to już dosyć długo i jest dosyć zaawansowana i myślę, że tam się zapełni, te gabloty zapełnią się właśnie tymi dokumentami. W tej salce
z wielkiego szacunku do malarstwa, do amatorszczyzny, ale i do profesjonalnej, że tak powiem, roboty. Są tutaj, jest tutaj kilka obrazów malarstwa naiwnego, zwanego także prymitywnego, ludzi, którzy mają swoje prace rozsiane po wszystkich muzeach Europy i nawet Azji, gdzieś w Chinach daleko. Są tu prace Lucińskiego, są tu prace Brzeziny, są tu prace innych ludzi i naturalnie Augustyna Gwoździa z Koszęcina, który nie potrafił pisać i czytać dokładnie dobrze, ale rozszyfrował i zajął się między innymi pismem klinowym i przedstawiał go na obrazach, w rzeźbach. I tam są też dwa autoportrety, jeśli nastąpi później zbliżenie jego żony Walecki i jego Augustyna, bardzo ciekawego człowieka. Znajduje się w trzeciej sali mojego ośrodka, który ma nazwę Izba Śląska. Jest to taka reprodukcja z XIX wieku, którą Józef Lompa opisywał w gazetach. Składa się z belek drewnianych, na ścianach z kosem wiszą święte obrazy. No i jest tutaj jeszcze wiele innych spraw dodanych, że tak powiem. Jest rzeźba w węglu. Są przede wszystkim piękne obrazy z końca albo z przełomu wieku XIX i XX, których się ludzie pozbywają ze swoich domów albo pozbywali, bo dzisiaj już ich nie ma. Matka Boska poświęcona Chrystusowi, jakieś inne pamiątki z Rzymu, z Watykanu przywiezione kiedyś. I tutaj jest po mojej prawej stronie taka cząstka porcelany i innych ozdobnic japońskich, polskich, które były w śląskich domach obecne. Na ścianie jest też kilka dyplomów, może mam ich w swoich zbiorach kilkaset różnego rodzaju takich hymnów pochwalnych, ale chlubię się tym, co otrzymałem z państwa izraelskiego i które otrzymałem także ze starostwa za Gazetę Ziemia Lublinecką i za różne pomysły, które się w Mircika głowie rodziły i zrodziły i zostały sfinalizowane. Są tutaj także moje rzeźby niektóre, bo się też troszkę tym zajmowałem, głównie sakralne krzyże i jakieś inne pamiątki, które są godne uwiecznienia. Tak, jesteśmy w czwartej salce. Mini lapidarium krzyża jest to tak nazwane, bowiem ogarnęła mnie taka troszkę rozpacz, kiedy widziałem na giełdach w różnych kartonach połamane krzyże, pogięte, a także spotkałem kilku ludzi, którzy przyszli do mnie, aby mi krzyż podarować, bo dzieci modernizowały mieszkanie i akurat tak to tam nie pasowało. Myślę, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem, powiedział jeden z wierszów polskich i zainspirowany właśnie tym zwrotem postanowiłem zrobić taką mini wystawę, o krzyżu nie należy tak mówić, taki mały kościółek znajduje się tutaj z różnego rodzaju krzyżami. Z tyłu za mną i z prawej i z lewej strony znajdują się krzyże cmentarze, cmentarne, które autentycznie stały kiedyś na cmentarzach, zestarzały się i były, że tak powiem, przeznaczone na złom, tak by to można określić. Z prawej strony ten krzyż dotyczy Brolów, rodziny Brolów, właścicieli huty w Bruśku. Tutaj jest napis, że Niemcoznawcy czy profesorowie z germanistyki pytają mnie się o ten zwrot tuła tutaj. Frischmeister, bo tu pisze Hieruwe, te Frischmeister Józef Broll, den 11. Februar 1827 gestorben und seine Frau Agnes gestorben dwa tygodnie zanim umarła, ebenfalls 66 Jahre alt, także 66 lat. Jest to krzyż, który postawił syn
oddany może 300 lat temu swojemu ojcu, który po prostu zmarł, a matka 2 tygodnie później. Tutaj natomiast z lewej strony jest krzyż, który stał także odlany w tak zwanej hucie leśnej u moich dziadków Anny i Marciny Dreszerów. Był w grobie pod płytą przez 10 lat. Stamtąd na moją prośbę wyjęto go kiedyś i zakonserwowałem go, odnowiłem, umocniłem i jest tutaj także reprezentowany. Znajduje się tu około 300 krzyży takich, można by powiedzieć, które były kiedyś w domach, potocznie zwanych kolędami, i także krzyże różańca. Różańce jest tutaj około może 150-200 różańców. Wiele z tych różańców przeszło przez ręce papieża. Są ręcznie robione, są w więzieniach robione, czyli taka mozaika tej kultury sakralnej, która niestety opuszcza nasze mieszkania i warto i trzeba koniecznie ją zachować dla potomnych w takim miejscu jak Ośrodek Kultury Jana Mircika w Koszęcinie. I niedawno ukazał się taki piękny artykuł na trzeciej stronie Ziemi Lublinieckiej, gdzie pani szefowa tego działu kultury, promocji i informacji zamieściła także taki fragment Jan Mircik sam o sobie. I tutaj zostałem poproszony, aby w kilku zdaniach przedstawić swoją osobę. Jestem z wykształcenia magistrem pedagogiki i kultury. Ukończyłem najpierw technikum ekonomiczne w Katowicach, później w Warszawie Państwowe Studium Kultury i Oświaty Dorosłych. No i pracowałem na, można by powiedzieć, na niwie kultury przez swoje życie. Uważają niektórzy za moją zaletę, że potrafię w języku literackim oprowadzać i pilotować wycieczki, bo tym się zajmowałem przez wiele lat. Potrafię także w języku niemieckim oprowadzić wycieczkę czy ludzi indywidualnych, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, a zachodzi bardzo często, że posługuję się gwarą śląską. Wziąłem sobie taką wyrzeźbioną kiedyś przez ze mnie taką krykę, bo jak byłem ziętka zaprosić, pracując jeszcze w Halce Lublinieckiej, w tym wspaniałym zespole, o którym jest za wielka cisza w powiecie, byliśmy zaprosić ziętka na któreś tam lecie tej instytucji i on się pytał tak: wiela chcecie, styknie wam tam 50 tysięcy, było to dużo pieniędzy na ówczesne. I zapytał jeszcze, a kryka mógł też tam wziąć? Powiedzieliśmy mu, że kryki do Lublińca nie trzeba brać, bo on miał na myśli, czy kogoś trzeba też złoić. Stoję tutaj tak pięknie obok tej ślązaczki ubranej w rozbarski strój, obok tego jej kawalera w jasnym stroju. Zespół Śląsk śpiewał kiedyś taką piosenkę: górniku, górniku, ty czarny murzynie, nie będziesz ty leżał w tej białej pierzynie. Górnik jest najbardziej wykąpanym hopim w Polsce, tak by można powiedzieć, na świecie, bo każdego dnia musi się wykąpać. Napisałem także w swoim życiu, oprócz licznych takich, nazywają to niektórzy, dzieł literackich, kilka wierszy. Między innymi taki wiersz Coś za jeden, Ślun z Ogmody, może jakiś znak. Pyrlik srogi, kaj ty mieszkasz między tymi, co nie są ze śląskiej ziemi, co Ślązaków bardzo kochają, choć po śląsku nie godają. Mieszką jeszcze w familoku, kiedy stoi przy hasioku. Landszaftem mojej krainy są hołdy, czorne kominy. Może wygody? Haziel w sieni. W jakim kraju? W śląskiej ziemi. Czym ta ziemia, ojcowizna, do Ślązoka to ojczyzna? Ja ją porząd w sercu nosza i o jedno Boga prosza, by do wszystkich matką była i wszystkim ludziom służyła. Myślę, że w tym krótkim fragmencie śląskiej poezji zawarta jest taka sylwetka, taki obraz Ślązaka, że jest to człowiek oczytany, że jest to człowiek gościnny,
że jest to człowiek religijny i jest to człowiek nad wyraz kulturalny. Tak by można spuentować króciuteńko. Zajmowałem się oświatą, zajmowałem się kulturą. To wszystko, jeśli człowiek może w tym się spełniać, co w sercu nosi i co kocha, to może spokojnie dożyć 90 lat, tak jak ja dożyłem też. Dziękuję pięknie.